Bekenntnis zum alleinigen und allmächtigen Gott ist der wichtigste Beitrag für Frieden und Einheit unter den Völkern, den wir Christen geben können. Er ist heute verstärkt wichtig, weil wir in Zeiten leben, in denen Gott von vielen vergessen oder auch geleugnet wird. Christen müssen Gott preisen und ehren, nicht zuletzt für Frieden und Einheit, gegen Krieg, Machtmissbrauch und Überheblichkeit, gegen Politiker, Mächte und Führer, die sich an die Stelle Gottes setzen wollen. Maximilian Kolbe ist uns dafür Vorbild und Auftrag. Przyznanie się do jedynego i wszechmocnego Boga jest ważnym wkładem dla pokoju i jedności między ludźmi, między narodami. I my, chrześcijanie, możemy tego dać świadectwo. Jest to dziś ważniejsze, ponieważ żyjemy w czasach, kiedy Bóg jest zapomniany lub zaprzeczany przez wielu. Chrześcijanie muszą czcić i chwalić Boga, nie tylko za pokój i jedność, nie tylko przeciwko wojnie, nadużywaniu władzy i arogancji, ale i przeciwko politykom, potężnym ludziom i przywódcom, którzy chcą zająć miejsce Boga. Maximilian Kolbe jest naszym wzorem do naśladowania, ale także i naszą misją. Heiliger Maximilian Kolbe, hilf uns Gott zu ehren als den Höchsten des Himmels und der Erde, der alle Menschen und Nationen geschaffen hat. Ihm sollen sich alle unterwerfen, damit alle Konflikte friedlich gelöst und alle Kriege verhindert werden, damit alle Menschen in Frieden und Einheit verbunden sind und bleiben. Heiliger Maximilian Kolbe, bitte für uns. Maximilianie Kolbe, pomóż nam uczcić Boga jako najwyższego Pana nieba i ziemi, który stworzył wszystkich ludzi i wszystkie narody. Każdy powinien mu się podporządkować, aby wszystkie konflikty mogły być pokojowo rozwiązane, aby wszystkie wojny zostały zażegnane, aby wszyscy ludzie mogli być zjednoczeni w pokoju jedności. Święty Maksymilianie Kolbe, prosimy się, módl się za nami. Amen. Dziękuję bardzo. Szczęść Boże.